Ogromna podatność na reklamę, naiwność, brak wiedzy, to, że kampanie wyborcze coraz bardziej nie mają charakteru debaty merytorycznej, ale grają na uczuciach. No ja myślę, że przede wszystkim to, że polaryzacja jest duża w społeczeństwie i, no i ta kampania była dość taka głośna. Plus internet był mocno zaangażowany w tą kampanię. Bo takie są ich korzenie. Jeśli się czują Polakami, to nie głosują. Tegoroczna frekwencja przebiła poprzednie wybory i jest to najwyższa frekwencja w Polsce od roku 1989. Co pani zdaniem zmieniło się i skutkowało takim zaangażowaniem Polaków? No ja myślę, że przede wszystkim to, że polaryzacja jest duża w społeczeństwie i, no i ta kampania była dość taka głośna. Plus internet był mocno zaangażowany w tą kampanię i też wynik nie był oczywisty, bo na przykład w poprzednich wyborach było dość jasne, że PiS wygra, a teraz to nie było takie oczywiste i rzeczywiście ta walka była dość wyrównana do końca, no mówię tu o trzeciej drodze, tak, i rzeczywiście ta kampania była głośna i dużo osób, myślę, poszło w ogóle na wybory po to, żeby trzecia droga weszła do Sejmu. Rządziła partia, która rządziła i był problem, który też młodzież zauważała, więc głównie młodzież też, myślę, że w tych wyborach uczestniczyła i tutaj też jest sondaż, że dużo osób, duży procent młodzieży brał udział w wyborach i myślę, że tutaj też ta frekwencja była zdecydowanie wyższa. No na pewno zmiana władzy, to jest raz, no bo no niestety no, trudne czasy były przez te 8 lat. Z początku no, zapowiadały się dobre, ale niestety no, oszukano nas, a teraz zobaczymy jak będzie dalej. To brzmiało, jak to będzie dalej szło, w którym ja, w jakim kierunku, a młodzież niestety oczekuje, dzisiaj młodzież jest mądra, więc młodzież oczekuje czegoś nowego, tak jak w całym świecie. Mi się wydaje, że przewyższyły kobiety po prostu, że to w ich rękach w tym momencie była sprawa, żeby iść do wyborów i poczuć tą wolność z powrotem, żeby były wolnymi kobietami, decydowały o sobie, bo tu chyba głównie o to chodzi, żebyśmy byli wolni. Na pewno pokolenie Z, które jest zaangażowane, myślące, wrażliwe i bardzo je doceniam i podziwiam. Poza tym kampanie społeczne, które zachęcały kobiety w każdym wieku i wszelkich poglądów politycznych do wzięcia udziału. Myślę, że na pewno to zrobiło swoją robotę. A poza tym zmęczenie po prostu Polaków. Że dużo zrobiły media i kampanie wyborcze, bo polityka też, która jest w tej chwili prowadzona, to jest... każdy ma swoje zdanie i jest teraz efekt tego, jakie były wybory. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim młodym, że wreszcie zaczęli dbać o swoje sprawy, bo to chyba jest najważniejsze. A co się do tego przyczyniło? Myślę, że wszystko. Ta szczujnia pisowska chyba, no ludzie jeśli myślą, a myślę, że młodzi myślą. Poza tym bardziej są w internecie niż w telewizji, więc myślę, że to wszystko razem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. No, chcieli przyjść na wybory, to przyszli. Ale może jakieś kampanie, na przykład przedwyborcze, działalność medii, telewizji. Czy może pan myśli coś o tym? Być może na kogoś to działało, na mnie nie. Tak poszedłem jak zazwyczaj. Ogromna podatność na reklamę, naiwność, brak wiedzy, to, że kampanie wyborcze coraz bardziej nie mają charakteru debaty merytorycznej, ale grają na uczuciach. A z drugiej strony polscy konsumenci bardzo różnych usług, także konsumenci produktów farmaceutycznych uchodzą w Europie za najbardziej podatnych na reklamę. No wydaje mi się, że jest zmiana, którą Polacy chcą i jest w tej chwili tworzona niby koalicja, która uważam musi współpracować ze sobą. Nie ma wyjścia i lider, który koalicji, który wygrał, powinien być liderem rządu. Nie ma dwóch zdań. A mniejszość koalicji musi niestety się podporządkować, a zarazem, że tak powiem, ich prawa, żeby były też słyszane w rządzie, więc to jest uważam istotne, żeby współpracować, bo w końcu oni pracują dla ludzi, a nie dla siebie. Oni reprezentują ludzi i jestem niemile zaskoczony z jednej strony ludzi, którzy słownictwo, które używają, są bardzo osobiste, które uważam nie powinny w ogóle zaistnieć wśród polityków.
oni reprezentują obywateli, a nie siebie, nie swoje odczucia, jakieś tam przezwiska, które są, uważam, bardzo naiwne i śmieszne, przynajmniej dla mnie, obserwując to, mieszkając tyle lat za granicą, i naiwne dla mnie było to, gdzie ja byłem zaskoczonym w ogóle wtedy, kiedy polski samolot poleciał do Rosji i nastąpiła eksplozja tego wypadku, gdzie taka masa polityków była w jednym samolocie. To jest niedopuszczalne na świecie, żeby rząd pozwolił w jednym samolocie zmieścić taką masę odpowiedzialnych ludzi. To ludzie, gdzie mieszkam, mają firmy o 10 milionach, co nie jest dużo, to już nie latają z rodzinami razem, a rząd polski, przepraszam, ale to jest dla mnie, no, naiwne. A więc rozumiem, że pan nie mieszka w Polsce, tak? Tak, nie mieszkam w Polsce, mieszkam w Kanadzie, w Brytyjskiej Kolumbii, w Vancouverze, i przyjechałem na wizytę do Polski, do rodziny i, że tak powiem, spędzić urlop. Jakie jest pana zdanie o Polakach, którzy mieszkają za granicą? Czy mogą głosować? Czy jest to ważna kwestia? I co pan na ten temat myśli? Jest dla mnie takie dwuznaczne to troszeczkę, ze względu na to, że oczywiście Polacy, którzy mieszkają za granicą, jeżeli chcą, to powinni głosować. Z drugiej strony muszą też zwrócić uwagę, że głosowanie ma efekt, ale oni nie mieszkają w Polsce, mieszkają w Kanadzie, więc to też ma troszeczkę dla mnie problem, bo ludzie, którzy mieszkają, którzy decydują po prostu o problemach swoich, a ludzie za granicą mają inne problemy, inne odczucia, więc mogą spowodować jakieś tam zamieszanie, nie wiem czy duże, ale taka jest moja troszeczkę opinia. Jest, że tak powiem, duże wsparcie obywateli, to znaczy rodziny z Polski, którzy by chcieli, żeby głosować na pewne partie i tak dalej. Jest to, dlatego mówię, dwuznaczne, jak powinno się głosować i tak dalej, więc uważam, że przede wszystkim ja jestem dumny z Polaków, że 75% głosowało, i to jest najważniejsze. Z jednej strony to wspaniale, że czują się z Polską związani i że chcą uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących Polski. Ale z drugiej strony, jeśli politycy w istotnym stopniu podejmują decyzje o finansach, bazując na podatkach podatników mieszkających w Polsce, to o ile rozumiem sens udziału Polaków za granicą w wyborach do Senatu, który zawsze od początku lat 90., od początku jego istnienia, był taką izbą, która miała utrzymywać także kontakt z Polonią, to mam spore wątpliwości co do tego, czy osoby, które podatków w Polsce nie płacą, powinny decydować o tym, jakie te podatki są i na co są spożytkowane. W związku z tym pewnie zupełnie inaczej niż większość respondentów powiem, że raczej jestem przeciw udziałowi w wyborach do Sejmu Polaków, którzy tu nie mieszkają, przy całej mojej ogromnej sympatii do nich. Tutaj to trudno mi powiedzieć. No, chyba za granicą też tak jakiś przekaz wiadomości idzie od nas, nie? No ale nasi ministrowie i nasz prezydent, no, chyba dał plamy, co za... za granicami naszymi się dzieje. Także no, każdy Polak, każdy za granicą mieszkający, no, wyrobił sobie własne zdanie na ten temat, jeżeli ogląda Polonię, nasze te telewizje, te stacjonarne. Ale czy Polacy za granicą powinni głosować jednak pani zdaniem? Tak, czy raczej nie? Tak, tak, powinni głosować, bo są Polakami. Uważają się za Polaków? Tak. Oczywiście. Uważam, że powinni głosować. Przy czym byłoby miło, żeby popytali tych mieszkających w naszym kraju, jakie oni mają odczucia i jak na własnej skórze odczuwają po prostu wybory naszych polityków. No, powinno być i nie powinni nigdy tego znieść. Polak jest Polakiem i zawsze nim będzie, więc nieważne, czy mieszka w Polsce, czy mieszka poza granicami, powinien mieć głos wyborczy, tak samo jak każdy inny obywatel. Tak.
Tak, ja też się zgodzę. Tym bardziej, że większość Polaków mieszka w Unii Europejskiej, więc wszyscy mówimy tym samym głosem. Oni mieszkają tam, wyjechali za lepszym chlebem, ale wielu z nich wraca, migruje w jedną, drugą stronę. Być może ich dzieci tutaj wrócą i też będą chciały żyć w wolnym kraju, bo takie są ich korzenie. Bo jeśli się czują Polakami, to nie głosują. To kontrowersyjna rzecz. Trudno tak jednoznacznie powiedzieć. Wszystko ma za i przeciw. Ale ja osobiście byłbym przeciw temu, żeby mieli prawo wyborcze, skoro tam mieszkają. Nie znają tutejszych realiów. Myślę, że dobrze, że oni głosują, bo mają swoje inne źródła informacji. Myślę, że wcale nie gorsze.